Chwała niech będzie naszemu Bogu. Drodzy bracia i siostry, nie wiem, kim jestem dla was, czy bywalcem, gościem, wszystkim, ale bratem to na pewno. Drodzy bracia i siostry, ja tak zapisuję sobie i swoje wyjazdy, i większe wydarzenia w swoim życiu, i tak zmierzam ku końcowi. Byłem w tym roku już tutaj u was i wtedy mówiłem o tym, że przechodzę na 77. I tak się stało i to się już nie zmieni. Ale chciałbym wam na wstępie dzisiaj powiedzieć, że za dwa dni, 16 sierpnia, mija 58 lat, jak się na nowo narodziłem. A więc są to szczególne chwile, kiedy człowiek rodzi się na nowo, staje się stworzeniem Bożym. To jest cudowna sprawa. Ale chcę wam powiedzieć tak, ponieważ dzisiaj to jest moim tematem, aby mówić o próbach, o doświadczeniach, aby też mówić o tym, jaka winna być nasza postawa, reakcja, kiedy przechodzimy przez próby i doświadczenia, i różnego rodzaju doświadczenia. Drodzy, powiem tak, że w moim życiu, bo tak niektórzy oczekują, są takie kierunki dogmatyczne, że u wierzącego to wszystko powinno mu się teraz doskonale układać, powinien być zdrowy, bogaty i chodzić jak syn króla królów, a więc w takiej dumie bym określił. W moim życiu tak nie było. W moim prywatnym życiu, życiu rodzinnym, życiu małżeńskim, ale i w życiu zborowym, drodzy bracia i siostry, przechodziłem przez wiele, wiele różnych doświadczeń i wiele różnych prób. Obym na końcu swego życia mógł powiedzieć, wszystkich tych prób przeszedłem, ponieważ ze mną był Pan. Ale w tych próbach były łzy, były takie wewnętrzne stresy, nieprzespane nocy. To wszystko było. I drodzy bracia i siostry, chcę dzisiaj właśnie na ten temat coś powiedzieć. Że mimo prób, mimo różnych doświadczeń, gdzieś pozostaje w naszym wnętrzu, w naszych sercach radość i wdzięczność Bogu. Łzy się leją, jesteśmy smutni, ale to gdzieś w nas jest, bo jesteśmy nowym stworzeniem i naszą radością jest Bóg. To jest największy powód do radości, że On jest teraz naszym Ojcem. Bóg jest naszym Ojcem i tu jest wszelka podstawa ku temu, aby być radosnym i wdzięcznym Panu Bogu. Drodzy bracia i siostry, ostatni list, który napisał apostoł, święty apostoł Paweł, to wydaje mi się, to jest drugi list do Tymoteusza. On jak gdyby też zdaje rachunek swego życia, bo wie, że ono, to życie w tym ciele dobiega do końca. Ale odpowiednio też ustawia tych młodszych znacznie od siebie, co mają czynić, jak mają postępować w Kościele Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ja zacytuję tylko jeden werset, bo on mi jest potrzebny. Paweł powiada tak, a ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Dziesiątki razy to słowo było czytane i mówione i na tym miejscu,
ile razy czytaliśmy. Ale każde słowo, które czytamy i jesteśmy nastawieni na przyjęcie tego słowa z wiarą, ono coś czyni w naszych sercach, w naszym życiu, czy też w naszych umysłach. Paweł powiada do Tymoteusza, od dzieciństwa znasz Pisma Święte. To jest wielki zaszczyt, wielka chluba znać Pisma Święte od dzieciństwa. To mi też tak ustawia, że to Słowo Boże, prawda Boża była przekazywana Tymoteuszowi przez jego babcię, przez jego mamę, bo ojciec był Grekiem. A więc to też nas czegoś uczy, że i my mamy przekazywać Słowo Boże naszym dzieciom. Koniec, kropka. Dalej jest powiedziane, drodzy bracia i siostry, że całe Pismo przez Boga jest natchnione. Ile razy to czytam, to mnie trochę tak podnosi. Dlatego, że każde słowo, które Bóg wypowiedział, w tym słowie jest tchnienie, a tchnienie jest Bożym życiem. I jeśli my to słowo przyjmujemy z wiarą, to ono wnosi nowe życie do naszego serca. Stajemy się nowym stworzeniem, zrodzeni z wody i z ducha i uważam z wody, że słowa Bożego. A więc, drodzy, Słowo Boże jest natchnione. I w dzisiejszych czasach, mimo że mamy tak duży dostęp do Bożego Słowa, Kościół powinien czytać Boże Słowo, rozmyślać, rozważać, zastanawiać się, bo tu znajdziemy mądrość Bożą. To Słowo wnosi nową energię duchową do naszego serca, do naszego życia. Trwanie w Bożym Słowie. Paweł zapisał, że jest pożyteczny do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. A więc, drodzy bracia i siostry, przeczytałem ten fragment Bożego Słowa z listu do Tymoteusza, ponieważ uważam też, że kiedy Paweł pisał, całe Pismo przez Boga jest natchnione, miał na uwadze również Pisma Starego Testamentu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że spotykam się z tym, z takimi wypowiedziami, przynajmniej niektórych, nie jest to duża ilość osób. No, Stary Testament to już dawno za nami, to już przeminął. Niezupełnie. To jest Pismo Święte i Paweł o tym mówi bardzo zdecydowanie, wyraźnie, że jest tam tchnienie Boże w każdym słowie, w którym powiedział Bóg. Dlatego też moim rozważaniom będą słowa, które są zawarte, cała ta historia jest zawarta w drugiej księdze Mojżeszowej, a dotyczy wyprowadzenia narodu izraelskiego z Egiptu. O tym czytamy przede wszystkim w rozdziale 14, gdzie jest mowa o tym, że Izraelici wyszli. Cudownie zostali wyprowadzeni. Tu też jest Boży cud. I my musimy ten cud zobaczyć. Niech ten cud Boży wnosi też do naszego życia tą nową duchową energię. Cudowne wyprowadzenie, cudowne wyjście Izraela z Egiptu, przejście przez wody Morza Czerwonego, i to przeszli przez dno Morza Czerwonego suchą stopą, suchą nogą. Drodzy, kiedy tak wgłębiałem się w to słowo, to pomyślałem o jednym. Przecież to Morze Czerwone to nie była jakaś rzeka i nie jest to rzeka o szerokości 100-200 metrów. Ale gdzieś wyczytałem, że przechodzili przez Morze Czerwone odległość około 5-6 kilometrów. I tam znajdują w tym wyjściu coś szczególnego, że oni doszli do Morza Czerwonego, stanęli nad brzegiem Morza Czerwonego, a za nimi zobaczyli za sobą armię
armię egipską, która zdążała za nimi, aby ich zawrócić. I stanęli w sytuacji bez wyjścia, tak bym określił. Przed nimi morze, za nimi potężna armia egipska. Drodzy, jak często w tych różnych działalnościach w życiu osobistym, zborowym stajemy w podobnej sytuacji? Czy byliście w takiej sytuacji, kiedy wydaje się, że nie ma wyjścia? Że nie ma wyjścia. To prawda, że zaczęło się pojawiać takie szemranie: Mojżeszu, dlaczego nas wyprowadziłeś? Na to też dzisiaj chciałbym szczególnie zwrócić uwagę. Bo często jest taka i nasza reakcja, kiedy znajdziemy się w próbach, w doświadczeniach, to pierwszą rzeczą jest jakieś szemranie i wielkie niezadowolenie, narzekanie. Drodzy, podoba mi się to, co Mojżesz powiedział, ponieważ ufał Bogu, powiada: milczcie. To jest wyjście, w pewnym stopniu to jest wyjście z sytuacji. Zamiast szemrać, zamiast narzekać, milczcie i oczekujcie na cud Boży, bo jesteśmy Jego własnością. On nas wyprowadził. Oczekujcie na cud Boży. Zamknijcie dosłownie usta, nie szemrajcie, bo wiecie, szemranie to ono jest bardzo zarażliwe. Szemranie jest bardzo kłopotliwe. Szemranie prowadzi nas w dalszy etap pewien złości, różnego mówienia i tak dalej. Drodzy, co się stało? Oto obłok Boży, anioł Boży oddzielił, stanął i oddzielił na tym brzegu Egipcjan od Izraelitów. Natomiast zwracam uwagę na jedno. Ten obłok, który oddzielił Egipcjan od Izraelitów, dla Egipcjan był wielką ciemnością. Nie mogli dalej ruszyć, taka ciemność. Nie mogli ruszyć na Izraelitów, ponieważ była wielka ciemność. Natomiast z drugiej strony ten obłok był światłością. Dla nas dzisiaj światłością jest też Duch Święty, który pragnie codziennie oświecać nasze serca, oświecać każdego z nas poprzez działanie Bożego Słowa. I wnioskuję ze Słowa Bożego, że Izraelici przez całą noc maszerowali przez dno Morza Czerwonego. Przez całą noc, bo przecież ich było ponad 2 miliony ludzi. 5 czy 6 kilometrów trzeba było przejść, a przez tym wozy, dobytek i to wszystko. Uważam, że szli przez całą noc, ale całą tą drogę oświecał im obłok, w moim przypadku i w moim zrozumieniu, Duch Święty dla nas. Kiedy przeszli już na drugą stronę, oto Egipcjanie widzą, że oni już opuszczają dno Morza Czerwonego, ruszyli za nimi i wody wróciły i wszyscy zginęli. Oto działanie naszego Boga, który troszczył się i troszczy o swój lud. Tym ludem my jesteśmy. Wszyscy ci, którzy uwierzyli i są wierni Jezusowi Chrystusowi. I teraz patrzę, co się dzieje na tym brzegu, patrzę na tych Izraelitów. Kiedy przeszli na drugą stronę, jest tam jedno słowo bardzo istotne zapisane, że uwierzyli Panu Bogu i słudze Jego Mojżeszowi. Uwierzyli. Drodzy, to jest ważne słowo. Ponieważ co się okazuje, że często bywa i tak, bo i myśmy uwierzyli, do tego wrócimy, że gdzieś później w tym biegu, w tym życiu dalej, gdzieś ta wiara nasza trochę słabnie. Izraelici stanęli naprzeciwnym brzegu Morza Czerwonego
I zapanowała wielka radość. No nie inaczej. Jak mogło być inaczej? Mamy zapis, że Mojżesz zaczął śpiewać pieśń proroczą, wtórowali mu mężczyźni. Ta pieśń prorocza dotyczyła dalekiej, dalekiej przyszłości do przodu. Miriam wraz z niewiastami w korowodzie chwalono Boga. Zapewne mówiono, koniec z niewolą. Koniec z niewolą. Minęło ponad 400 lat. Byliśmy w niewoli, ale teraz jesteśmy wyzwoleni. Jesteśmy wolni. Drodzy bracia i siostry, myślę, że była wielka radość. Ale w tym miejscu chcę również nawiązać, drodzy, że i w naszym radość, w naszym życiu jest radość, która ma swój początek. Ma swój początek w dniu czy w godzinie naszego nawrócenia poprzez wiarę i poprzez upamiętanie. Nawrócenie do Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez upamiętanie i wiarę, poprzez nowonarodzenie. To każdy z nas zapewne pamięta. Pamiętam ten dzień, powiadam, za dwa dni będę obchodził wielkie święto, kiedy mogłem stać z kolan, byłem innym człowiekiem. Bo w tej modlitwie, gdy byłem tam na kolanach, pierwsza część modlitwy to był żal, to była skrucha. To było wołanie do Boga, to było odczucie, że Bóg zdjął grzech ze mnie, uwolnił mnie od tego grzechu. A następnie w dalszej części modlitwy była radość i wdzięczność Bogu. To, że lały się łzy, to były łzy szczęścia i radości. A więc stanąłem na nogi, powiadam, tak pomyślałem, no jestem wolny. Jestem wolny, bez ciężaru. Patrzyłem na tych ludzi zupełnie inaczej. Wyglądali jak aniołowie, bo to było na nabożeństwie. Ale to nie oni zewnętrznie się zmienili. To się zmieniło. Uległo zmianie moje wnętrze, moje serce. Nastąpiła zmiana w moim umyśle. Nastąpiła zmiana w moich uczuciach i w mojej woli. Ukierunkowany teraz tylko i wyłącznie na Boga. Oto, bracia i siostry, wolność. Wolność, jeśli dziś mówimy o wolności, to przede wszystkim nam na myśli wolni od grzechu. Wolni od niewoli. Wolni i uwolnieni spod panowania szatana. Wyszliśmy z ciemności do światłości, do Bożej światłości. I to jest cudowne i wspaniałe. Radowali się i cieszyli, śpiewając pieśni i chwały. Ale chciałbym wszystkim powiedzieć, drodzy bracia i siostry, bo tak myślę, że na pewno w tej radości, w tej chwale, którą oddawali Wszechmogącemu Bogu, ciesząc się, że zostali wyprowadzeni z niewoli, myśleli, że dalsza ich, jak gdyby ta pielgrzymka do ziemi obiecanej będzie bez problemów, taka gładka już. Ale drodzy, tak nie było. Mamy zapis następny. Nie wiem, czy następnego dnia, czy kilka dni później. Mamy zapis, że Mojżesz poprowadził naród izraelski na pustynię i prowadził ich przez 3 dni przez pustynię, gdzie nie było wody. I tak się zastanawiam, drodzy, tutaj w tym miejscu. Tak naprawdę, kto prowadził naród izraelski? Oczywiste, tak mówi Biblia, że Mojżesz poprowadził. My też tak mówimy, ale gdzieś myślę trochę inaczej, bo tak naprawdę naród izraelski był prowadzony przez Anioła Bożego, przez Boga w obłoku. Mojżesz nie wybrał tej trasy,
i powiedział, idziemy sobie teraz przez tą pustynię. Ale Mojżesz jako przywódca też musiał obserwować ten obłok i jako przywódca musiał być poddany temu obłokowi i podążać za tym obłokiem. To nie Mojżesz, patrząc na tą stronę bardziej duchową, zaprowadził Izraelitów na pustyni, gdzie nie było wody. Zaprowadził ich obłok. Drodzy bracia i siostry, tym, który nas teraz w tym życiu prowadzi, jest Duch Święty. Jest Duch Święty. Ci są dziećmi Bożymi, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego. Przykro mi to jest mówić, ale chyba w ogóle ogólnie mówiąc w Kościele i to tak zwanym zielonosionkowym zbyt mało zwracamy uwagę na prowadzenie w Duchu Świętym. Bo i każdy z nas indywidualnie i zbory i Kościół winien być prowadzony przez Ducha Świętego, poddawać się pod Jego prowadzenie, słyszeć Jego głos poprzez Słowo Boże i podążać tą nową drogą, na którą zostaliśmy wprowadzeni. Słowo Boże powiada, że Jezus Chrystus ustanowił nową i żywą drogę. Drogę w porównaniu do drogi starotestamentowej. I ta droga, możemy ją nazwać droga prowadząca do zbawienia, prowadząca do życia wiecznego. Tą drogą idziemy. Stawiamy nasze nogi w ślady Pana naszego Jezusa Chrystusa. I dziś otwarcie mówię, idąc tą drogą raz po raz, będziesz wprowadzany w różnego rodzaju problemy. Będziesz przechodził przez próby. Chociaż z drugiej strony będziesz słyszał wiele kazań, wiele wezwań, że nie, że teraz jesteś zwycięzcą i żadnych prób, przez żadne próby nie będziesz przechodził. To nie dla mnie. Drodzy bracia i siostry, gdy nasz Pan Jezus Chrystus, to mówimy, przyjął chrzest, chrzest wiary, chrzest przez zanurzenie. Rozumiemy, wiemy o co chodzi. Wyszedł z Jordanu, z wody, modlił się i Duch Święty stąpił na Jezusa. I kto poprowadził Jezusa Chrystusa na pustynię? Kto poprowadził Jezusa na pustynię? To jest jakiś wzór. Też i dla nas. To Duch Święty poprowadził Jezusa Chrystusa na pustynię, aby tam trwał w poście i był kuszony przez szatana. Jak to możliwe? Syn Boży. Nie zgadzam się z takim stwierdzeniem, że Jezus przeszedł przez doświadczenia, pokuszenia, przez próby po to, że my teraz nie musimy przez próby żadne przechodzić. No tak nie można. Bo jest inaczej zapisane, że Jezus Chrystus, to jest w liście do Hebrajczyków 2,18, Jezus Chrystus przeszedł przez próby i doświadczenia, tak? A teraz może pomóc wszystkim tym, którzy przez próby i doświadczenia przechodzą. No ten zapis, jeśli byśmy nie musieli przechodzić przez próby i doświadczenia, to ten zapis byłby niepotrzebny. W ogóle niepotrzebny. Jezus jest z tobą, kiedy przechodzimy przez próby i doświadczenia. Drodzy Izraelici, no patrzymy też w ten sposób ludzki. Przez 3 dni prowadzeni w skwarze, upale, w słońcu, zmęczeni, strudzeni. Ja sobie też wyobrażam, jak w oddali nagle 3. dnia zobaczyli wodę. Gdzieś jakiś zbiornik naturalny wody. I wszyscy już zmęczeni, strudzeni biegną do tej wody w nadziei, że
zaspokoją to pragnienie, pragnienie wody na pustynię. Chyba nikt z nas nie doznał tego głębokiego pragnienia. Ale okazało się, że woda jest niezdatna do picia. I teraz nagle coś się zaczyna dziać. Jest powiedziane, że lud zaczął szemrać i narzekać. A więc weszli w problem, bardzo poważny problem. Problem żyć lub umierać, tak mogli to zaakceptować. I oto pojawia się szemranie, narzekanie, złość ze wskazaniem: Mojżeszu, to ty jesteś winien temu wszystkiemu, że tu się znaleźliśmy. Ale to nie Mojżesz był winien. Uważam, że Bóg ich tam doprowadził. Szemranie przeciwko Mojżeszowi. Drodzy bracia i siostry, jedynie, tak bym określił, tak można powiedzieć, to Mojżesz zachował taką trzeźwość umysłu. Skoro Boże, Ty mnie tu i nas tu doprowadziłeś, to teraz rozwiąż ten problem. Rozwiąż ten problem. Ja go nie rozwiążę. Szum, narzekanie, szemranie, to jest taki jad dosłownie. To wszystko jak gdyby z jednej strony spada na Mojżesza, a on musi się wyłączyć ten szum i zwraca się do Boga: Boże, rozwiąż ten problem. I Bóg powiada do niego: wiesz co, Mojżeszu, weź to drewno, nie wiem, czy ściął, czy to drewno tam gdzieś leżało, i rzuć to drewno do tej wody. I Mojżesz tak zrobił. Woda została, określę to, przywrócona normalnie jej wartość. Coś w rodzaju została uzdrowiona. Ale to nie to drzewo uzdrowiło wodę. To akt wiary. Akt wiary. Tutaj muszę coś powiedzieć. Drodzy bracia i siostry, przechodziłem przez wiele prób. Jak już wspomniałem, będąc również w Oświęcimiu, w zborze, kiedy sytuacja wydawała się wręcz beznadziejna. Wiecie, to jest ważne, jak my się zachowujemy w takich próbach, w sytuacjach trudnych. Bo możemy przyjąć postawę Izraelitów i narzekać. Ale w tym narzekaniu też zawsze zwracamy uwagę na kogoś. My, okej, on winien. Oni są tacy. Nie my. W tym narzekaniu. Natomiast musimy zajmować pozycję, postawę Mojżesza, sługę Bożego, bo i my sługami Jezusa Chrystusa jesteśmy. Rozważam i rozmyślam. Mamy pastorów, mamy apostołów, mamy kaznodziejów, mamy nauczycieli. To wszystko jest bardzo dobre. Ale drodzy bracia i siostry, każdy nauczyciel, każdy pastor, każdy apostoł najpierw musi być w pełnym wymiarze sługą kogo? Bożym. Wtedy może być ktoś powołany na pastora. Jeśli nie sługą Bożym, pełnym sługą Bożym, a powiedzmy sprawuje jakiś urząd, to znaczy, że się sam chyba powołał. Bo Bóg nie powoła. Bóg powołuje tylko sług, którzy Mu służą, którzy są Mu wierni. Powołuje na te, nazwijmy to, stanowiska. Drodzy, i co się dzieje? Woda została uzdrowiona, uleczona. Jaką my pozycję zajmujemy w momencie próby i doświadczeń, a tych prób, mimo że nie jesteśmy jakoś doświadczanie w sensie fizycznym, nie jesteśmy, ale tych prób mamy wiele. Dzisiaj jeden z problemów, którym obecnie się stykam, to różnorodność nauk biblijnych. Różnorodność interpretacji Bożego Słowa. I mnie to bardzo nieraz zupełnie irytuje.
Jest jakiś taki zwrot, pozwólcie, że coś powiem, dwa zdania, że Greka mówi tak, dobrze, ja nie mam nic przeciwko Grecy, bo tak zostało napisane, ja nie znam greckiego, nie wnikam i nie wchodzę, bo już nie ten okres dla mnie do Greki. Ale jak słucham, wybaczcie, to było niedawno jednego, który tłumaczy z Greki dany fragment Bożego Słowa, owszem, to dla mnie było zdziwieniem, a po jakimś czasie słuchałem innego, który to samo tłumaczy i też inaczej z Greki. Więc mówię, gdzie leży problem? Ja mówię, najlepszy to jest to, co ja mam. To jest najlepszy i zawsze wychodzi na moje. Drodzy, trzymajmy się Słowa Bożego, tak jak jest zapisane. To jest istotne i bardzo ważne. Trwajmy w Bożym Słowie. Drodzy, czy my narzekamy? Wiecie co, gdybyśmy nie narzekali, to bym o tym nie mówił. Gdybym ja nie narzekał, to też bym o tym nie mówił. Ale wiecie, każdy z nas, mimo tego, zostaliśmy narodzeni na nowo, prowadzi nas Duch Święty, to ja wam powiem. Czy się chcecie do tego przyznać, czy nie? We mnie, ja mówię o sobie, w dalszym ciągu jest ta stara, jak to się nazywa? Natura. Jest ta stara natura. To jest wyrażone w liście do Galacjan, tak wyraźnie przez apostoła Pawła jako ciało, ale to nie dotyczy tego ciała fizycznego. To dotyczy tej naszej starej natury, która przeciwstawia się komu? Duchowi Świętemu, a Duch Święty przeciwstawia się tej starej naturze. A gdzie my jesteśmy? Musimy stać zawsze po stronie Ducha Świętego. I wtedy będziemy wydawać te dobre owoce, sprawiedliwe uczynki. Zawsze po stronie Ducha Świętego. Ja do tej pory mam problem ze swoją starą ludzką naturą. Czy jest ktoś taki, kto może powiedzieć, że nie ma? Zawsze gdzieś, jak powiada słowo, te wszelkie pewne pożądliwości wypływają z tej starej natury, ale przezwyciężamy to poprzez moc Ducha Świętego. Dlatego musimy być w stałym kontakcie pod prowadzeniem Ducha Świętego. Gorzej, bo ta stara moja ludzka natura działa od wewnątrz. Ona gdzieś tam siedzi we mnie. Od wewnątrz. Kiedy się nawróciłem, to starsi bracia powiadali, że będę miał trzech wrogów. Mam. Nieraz jeszcze kogoś. Ale trzech wrogów. To jest właśnie natura. Mówi, twoja natura będzie twoim wrogiem, będzie zmierzać zawsze, aby ściągnąć się, aby do grzechu, do pożądliwości. Twoim wrogiem będzie szatan, który bardziej będzie działał od zewnątrz, ale będzie działał. Ostatnio chyba w kościele mało o tym mówiłem, a trzeba by było mówić. Tak też czytałem niedawno, jak szatan kusił Jezusa tam na pustyni i tak się zastanawiałem, jak to jest możliwe, że w mgnieniu oka pokazał mu wszystkie królestwa tego świata. W mgnieniu oka. Oto zdolność też szatana. A później sobie tak myślę, no przecież on może przedstawić i mnie swoją wizję i innym wizję w mgnieniu oka. Jak to często nieraz powoływano się na wizję. Ja mam wizję. No tak bywało. Nie chcę dalej mówić, ale czym to się nieraz kończyło? Tak, bracia i siostry, i sny, i wizje musimy badać z Bożym Słowem. Nie ma innego rozwiązania. Nawet to, co ja w tej chwili mówię, to winno być sprawdzane. Przez kogo? Przez braci, przez doświadczonych braci. Czy jest to zgodne z Bożym Słowem? Tak. Był taki krótki okres w Bielsku-Wapienicy, kiedy startowałem jako
ten, którego wprowadzano do krótkich usług. Starsi bracia siedzieli w dwóch pierwszych rzędach i kiedy po 10 minutach szedłem za kazalnicę, nabożeństwo się powiedzmy zakończyło, musiałem stanąć przed nimi i bracia starsi ocenili, czy to, co mówiłem, było zgodne z Pismem Świętym. To po pierwsze. Po drugie, ocenili moje zachowanie za kazalnicą, ocenili mój ubiór za kazalnicą. No, myślę sobie, no dzisiaj to jakoś by nie pasowało. Ale uważam, że to było dobre i właściwe. Rozsądzeni, czy to było właściwe. Powiadam, nie każdemu duchowi wierzcie. Wierzmy. A to dotyczy też ludzi. Wiecie, to jeszcze takie jedno powiem przykład. To też dotyczyło wapienicy, kiedy goście z zagranicy mogli jakoś niektórzy dojechać do Polski, mam na myśli nawet wierzących, dalej już nie, bo była ta kurtyna. I myśmy wtedy też popełniali wielkie błąd, to znaczy starsi ci ode mnie, że każdy, kto przyjechał z zagranicy, powiedział, że jest kaznodzieją, no to jazda za kazalnicę. I takiego jednego, który przyjechał, słucham w wapienicy, ja byłem w małżeństwie już chyba 3 lata, a on staje i tak mówi, w końcu mówi, że żyje z żoną 30 lat i nigdy się z żoną nie posprzeczał. A ja, wiecie, tak głowy w dół w tej ławce i sobie myślę, a gdzie ja jestem w tym wszystkim? Gdzie ja jestem? On 30 lat, a ja 3 lata, może trochę więcej. Wiecie? Później następny podobnie mówił, ale kiedy wchodziłem w Boże Słowo, powiadam jedno. Ci ludzie, no to weźcie tak pod uwagę wszystko, oni mówili nieprawdę. Oni budowali, uświęcali samych siebie, że są tacy doskonali już. 30 lat nie posprzeczał się z żoną. A jak jest w naszym życiu, tak bym powiedział. Ile razy jest ten mur postawiony, jedna osoba w jednym pokoju, druga w drugim i teraz zastanawiamy się, jak ten mur rozwalić. Wiecie, ja myślę tak, że my wszyscy musimy dążyć do doskonałości. Nie podlega dyskusji. Oby tych różnych sprzeczek i w małżeństwie było jak najmniej, dlatego musimy dążyć, ale chętnie bym też posłuchał wtedy przynajmniej, co zrobić, aby ten mur rozwalić, jeśli już nastąpi jakiś zgrzyt, rozdział. Chodzą obok siebie, nic nie mówią. Jak z tego wyjść? Chodzi mi o tego rodzaju, drodzy bracia i siostry, nauczanie. Dalej chcę powiedzieć tak. Mojżesz rzucił to drewno do wody, woda została uzdrowiona. Ale jeszcze raz wspomnę, to nie to drewno uzdrowiło wodę, ale nadprzyrodzona moc Boża dzięki też w jakim stopniu aktowi wiary. Bóg polecił: Mojżeszu, zrób to i to. Mojżeszu, zrób to i to. I w moim życiu, drodzy, powiem tak, a szczególnie zborowym, kiedy występowały różnego rodzaju problemy, próby, problemy, to problemy nazywamy, kiedy byłem we łzach, nie mogłem spać, ale równocześnie, kiedy tak szczerze, wierzcie, we łzach, w głębokim takim smutku, zacząłem wołać do Boga, to nie chcę powiedzieć, że Bóg natychmiast rozwiązał ten problem. Nie, najczęściej Bóg powiedział, co ja mam zrobić, aby ten problem, to doświadczenie zostało rozwiązane. Co ja mam zrobić? I to jest ten pewien akt z mojej strony posłuszeństwa Bożemu Słowu. Zrobię to, co mi powiedział Bóg i ufam, że Bóg rozwiąże ten problem.
Nieraz Bóg powiada, musisz się uniżyć. Nieraz Bóg powiada, musisz się zrobić takim małym, małym. W różny sposób. I te problemy były rozwiązywane. Nieraz nie od razu, bo my tak oczekujemy, że Bóg nas tak poprowadzi, że będę siedział sobie pod gruszą wygodnie, a wszystkie te sprawy będzie Bóg za nas załatwiał. Nie. Bóg będzie ciebie i mnie wprowadzał w różnego rodzaju problemy, ale po to, aby cię kształtować, aby cię formować, aby cię utwierdzać. Mówimy, że Bóg sprawdza naszą wiarę. Bóg doskonale wie, jaka jest nasza wiara. Bóg przez problemy pokazuje nam, jaka jest nasza wiara. My to musimy zrozumieć. Izraelici uwierzyli Bogu i Mojżeszowi, ale po kilku dniach gdzieś ta wiara prysła. Drodzy, Szymon, wiemy, co Szymon Piotr powiedział do Jezusa, zresztą pozostali uczniowie też, że go nie opuszczą, że zginą za Jezusa Chrystusa. Wiemy, co Jezus im powiedział, ale w końcu Jezus powiada do nich tak: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, aby was przesiać jak to się nazywa? Pszenicę. I teraz stoję, mówię, jak to możliwe? Kogo szatan prosił? Ten ktoś się zgodził. I szatan ich przesiał jak pszenicę. Uciekli wszyscy od Jezusa Chrystusa. Ale ja, Szymonie, prosiłem za tobą, aby nie ustała twoja wiara. Oto jest ten, który kontroluje twoje życie, który w momentach różnych słabości stawia się też za tobą i za mną i woła: Ojcze, Ojcze, aby jego wiara nie ustała. Może nas zastanawiać ten fakt, że Jezus powiada później do niewiasty po zmartwychwstaniu: idź, powiedz uczniom moim, i dodaje i Piotrowi. Dlatego, że uważam, że Piotr się załamał. Piotr po trzykrotnym zaparciu się Chrystusa załamał się do takiego stopnia, że koniec z nim. Nie mam już żadnej nadziei. Zdradziłem. Traci wiary. Ale Jezus wzywa go po imieniu. Powiedz mu, aby przyszedł do mnie. Niech przyjdą wszyscy uczniowie do mnie. Jezus jest źródłem naszego wzmocnienia, posilenia. On jest z nami na wieki. Idziesz drogą zbawienia. Spadają na ciebie różnego rodzaju problemy, bo spadają takie czy inne. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Ale Jezus jest z tobą. Jak długo? Do końca dni. Jest z tobą. Nieraz masz odczucie, że jak gdyby go nie było, gdzieś jest oddalony. Nie, może to ty jesteś oddalony. Dlatego musisz bardziej jeszcze zbliżyć się do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Drodzy, jeśli nasze życie, bo są takie okresy, no tak, drodzy, płynie bezproblemowo, to większość chrześcijan po jakimś dłuższym czasie bezproblemowym, drodzy, zaczynają się jak gdyby ślizgać po powierzchni chrześcijańskiego życia. O Oświęcimiu nieraz wychodziłem na Sołę, a Soła to jest rzeka, często nieraz wylewała i pozostawiała takie oczka wodne. One były później zarośnięte jakimiś tam trzcinami, ja tam siadałem obok między trzciny i patrzyłem. I po powierzchni tej wody, nie wiem jak się te owady nazywają, ja ich nazwałem jednym słowem ślizgacze. Dlaczego? Dlatego one bardzo po powierzchni, po luszczy wody przemieszczały się błyskawicznie, raz w jedną stronę, raz w drugą stronę i nigdy się tak w pełni nie zamoczyły.
I tu mam takie porównanie, drodzy bracia i siostry, że nieraz życie nabiera taki wymiar. Niby jestem chrześcijaninem, ale nie jestem w pełni zamoczony w tej ożywiającej wodzie Pana naszego Jezusa Chrystusa, w Jego Słowie. Ślizgamy się dosłownie, ale dopiero wówczas, kiedy przyjdzie nam we łzach modlić się w tym takiej tęsknocie, w takiej głębi, to wiecie co, wtedy dopiero poznajemy, poznajemy wielkość i dobroć Boga, kiedy Bóg zaczyna się dotykać. Dlatego też chcę powiedzieć, że Bóg wprowadza nas często w różnego rodzaju problemy. Moje życie to nie taka czysta, prosta linia. To jest sinusoida. Raz było lepiej, tak? Innym razem próby. I wszystko to wpływało pozytywnie na moje życie duchowe, ponieważ Bóg kształtował mnie w wierze, osadzał mnie w prawdzie, uszlachetniał mnie. Ja wiem, żeby coś uszlachetnić, to nieraz trzeba odciąć, tak? A to może być i bolesne. Bóg wskazywał. I jeśli ktoś mi dzisiaj mówi, że życie każdego chrześcijanina wierzącego w Jezusa Chrystusa powinno być bezproblemowe, tak? Same super, super wszystko, bogactwo, zdrowie. Mówiąc o zdrowiu, dwa razy byłem, jak to się kiedyś powtarzało i mówiło, na łożu śmierci. Dwa razy. Już pogodziłem się, odchodzę. Ale to nie było takie łatwe, bo to miało pewną głębię. I to kiedy się stało, no tutaj muszę ci, bracie pastorzy, coś powiedzieć, kiedy już wyremontowaliśmy budynek w Oświęcimiu, prawie wszystko zostało zakończone. Pamiętam ten pierwszy wieczór, jak już wszystko tam zostało zrobione. No nie tak do końca, ale tak siedziałem w tej sali, wszystko takie świeże, a ja siedziałem, tak odpoczywałem, tak patrzyłem. No mówię, to teraz już będzie inaczej. Ale to inaczej trwało krótko. Dlatego nie naśladuj mnie. To inaczej skończyło się tym, że wkrótce znalazłem się w szpitalu na 6 miesięcy. Tam swoje przeżywałem i przeżyłem. Byłem gotowy na śmierć, to o tym wiecie, opowiadałem. Ale momentami tak, nawet, bo żegnałem się z rodziną i nawet ze zborem, ale to gdzieś przychodziły takie momenty, Panie, a gdybyś mi tak dołożył jeszcze kilka lat życia. Bo znamy kogoś, kto prosił, Pan mu przedłużył ile? 15 lat. A mnie przedłużył już, drodzy bracia, o 27 lat. O 27 lat. Jakoś jeszcze funkcjonuje, ale powiadam o jednym. Próby, doświadczenia, to tak nas kształtuje, utrwala, umacnia. Dlatego musimy iść za głosem Ducha Świętego. Kończąc, bracia, bo czas leci bardzo szybko, chciałbym tylko jeszcze jedno słowo przeczytać, co Paweł mówi o sobie w pewnym miejscu. Pisze w liście do... Już momencik, bo do Koryntian to będzie na pewno 2 rozdział i 1 wers, to muszę przeczytać. Gdzie Paweł powiada tak. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy, byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych.
Drodzy, kiedy przeanalizujemy ten werset, to stwierdzimy jedno, że przecież Paweł żył zgodnie z Bożą wolą. Wykonywał pracę apostoła, apostolską. Był wierny Bogu we wszystkim. I oto nagle czytamy, on sam o tym mówi, że znalazł się w sytuacji praktycznie bez wyjścia. To zdarzenie mogło mieć miejsce w Efezie. Nie on sam. On miał chyba tam z sobą kilka osób. Nastąpiło coś takiego, że zwątpili w swoje życie. To już koniec. To już koniec. I nagle Paweł wyjaśnia jednym zdaniem, dlaczego do tego doszło. Tu jest wyjaśnienie. Tu jest też odpowiedź w tym fragmencie Bożego Słowa. Abyśmy bardziej polegali komu? Na Bogu, a nie na sobie. I ja myślę, no kto jak to, ale apostoł Paweł? Jak mnie się porównywać do apostoła Pawła i mówię, że mam problemy, różne doświadczenia? Paweł przechodził przez różne doświadczenia. A więc tutaj zawiodła już wszelka jakaś mądrość, mądrość ludzka, umiejętność, zdolność, doświadczenie. Wszystko zawiodło. Zwątpiliśmy. Ale to było ku temu, abyśmy bardziej polegali jeszcze na Bogu, a nie na sobie samym. Trudno mi jest to nieraz tak do końca zrozumieć, wejść w to. Spoleganie w 100% tylko i wyłącznie na Bogu. Drodzy, czy wierzący będą przechodzić przez próby? Otóż chcę powiedzieć tak. Próby, które Bóg syła, to są próby błogosławione dla ciebie i dla mnie. Tu rzeczywiście następuje doświadczenie naszej wiary, ale i my zaczynamy bardziej wtedy polegać na Bogu. Chodzi o to, abyśmy ciągle stale, drodzy bracia, rzucali, ściągali z siebie wszystko to, co nieprawe i co się jeszcze Bogu nie podoba. Niech nikt z nas nie myśli, że już jest tak doskonały, że wszystko Bóg widzi w nas, że jest święty i czysty. Czytałem niedawno ten werset Bożego Słowa, kiedy Jan powiada tak, że ci, którzy żyją w światłości, miłują braci, ale drugie zdanie, a krew Jezusa Chrystusa co? Oczyszcza ich. To znaczy, ja żyję w światłości, to po co mi krew Jezusa Chrystusa, jak któryś tam powiedział, jak już jestem w światłości. Drodzy, ja muszę powiedzieć, że często żonie pomagam w sprzątaniu. To jest stary przykład. Odkurzam, wycieram kurzy, coś tam myję po 2 godzinach. Taki zadowolony, że wszystko czyste, siadam, odpoczywam. Ale wiecie, tak jakoś niespodziewanie słońce przyświeciło. Jasno się zrobiło, promienie słoneczne oświeciły. Ja się za głowę złapałem. Tam nie wytarty, tu nie odkurzony jak trzeba. Drodzy, jeśli chodzimy w światłości z dnia na dzień i nabywamy coraz więcej tej światłości, to światłość oświeca nasz charakter. Oświeca to, co jeszcze się Bogu nie podoba. Oświeca zło. I teraz mamy możliwość przyjść do Jezusa Chrystusa, aby krew Jego nas co? Oczyściła. Bo my tak mówimy, krew nas oczyściła, przynajmniej niektórzy, już teraz nie potrzebujemy tej krwi. O człowieczy, marny twój los. Bo przecież cały nowy przymierzy jest osadzone na czym? Pan Jezus powiada, gdy wziął ten kielich, oto jest nowy przymierze we krwi mojej. A więc Jego śmierć i zmartwychwstanie jest podwaliną nowego przymierza.
Niech nikt z nas nie mówi, że nie potrzebujemy krwi Jezusa Chrystusa, która też symbolizuje Jego śmierć. To jest niezmiernie istotne i ważne. Ale oświecenie. Bóg pokazał Izraelitom ich charakter, cechę ich charakteru. Szemranie, niezadowolenie. Usuńcie to. Usuńcie. Na co narzekamy? Oj, narzekamy, narzekamy. Wiecie, na co ja narzekam? Na rząd, na politykę. Na policję narzekam nieraz. A nawet na pogodę narzekam. Na tym się łapiemy. Narzekanie. Oni narzekali na tą trudną sytuację, w której się znaleźli. Obwinili Mojżesza. I zawsze tak bywa, najczęściej. W szemraniu i w narzekaniu wskazujemy na kogoś. Nieraz zaczynamy mówić, obrzucamy słowami kogoś, bo sami uważamy, że jesteśmy lepsi. Bóg pokazał ich złą cechę. I Bóg oczekiwał, że ta cecha, zła cecha ich charakterów będzie usunięta. I tu muszę powiedzieć z przykrością, wręcz nieraz z płaczem, nie usunęli tej złej cechy swego charakteru. Nie usunęli. Dlatego też Boże Słowo powiada, Bóg powiedział, Mojżeszu, wszyscy, którzy szemrali, wszyscy powyżej 20 lat umrą na tej pustyni i nie wejdą do ziemi obiecanej. Bo szemrali przeciwko Bogu, szemrali przeciwko Mojżeszowi i Bóg powiada, słuchaj, nie ma wyjścia, muszą zginąć, zginą na tej pustyni. Nie usunęli złej cechy charakteru. A Bóg przez próby też pokazuje nam nasze cechy, z którymi musimy się rozprawić, przychodząc pod działanie mocy krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zewlec siebie, a przyoblec zupełnie coś nowego. Można tutaj powiedzieć, że gdzieś w jakim stopniu dotyczy to tego procesu uświęcenia. Kiedyś mówiliśmy głośno, że człowiek, który zostaje postawiony poprzez upamiętanie, nowonarodzenie i nowozrodzenie na drodze Bożej, on teraz przechodzi przez proces uświęcenia. Za mało o tym mówimy, bo to dotyczy, ten proces uświęcenia dotyczy zmiany naszego charakteru, abyśmy bardziej upodabniali się do Boga. I kończąc jeszcze dwa wersety, cytuję dwa wersety. Jeśli ktoś mówi, że Bóg nie posyła problemów, to zaprowadzę was jeszcze raz do Starego Testamentu. Do Księgi Daniela. Zauważmy, że Bóg nie uchronił Daniela przed wrzuceniem do lwiej jamy. Tak? Więc zatem jak możemy mówić, że nasze problemy nie dotkną? Dotkną. Daniel został rzucony do lwiej jamy, Bóg go od tego nie uchronił, nie powstrzymał, ale Bóg był z nim gdzie? Tam w lwiej jamie. To jest zupełnie pewna różnica. Bóg nie uchronił tych młodzieńców, których podziwiam, naprawdę podziwiam. Po pierwsze, byli młodymi ludzi, młodzi ludzie. Ale powiadają królu, czy Bóg nas wyratuje z tego pieca, czy nie, my nie będziemy kłaniać się posągowi. Oni byli wierni słowom Jezusa. Mamy być wierni słowom Jezusa do końca naszego życia. A czy Bóg nas wyratuje z tego problemu, z tego doświadczenia, to ja nie wiem. Bóg
Bóg nie zachował, nie powstrzymał ich wrzucenia do pieca, ale był z nimi gdzie? W piecu. A więc będziemy przechodzić przez doświadczenia i próby, ale Bóg jest z nami. I przez jakiś czas możemy podążać w tym doświadczeniu w obecności Boga. Bóg powiada, gdy pójdziecie przez rzekę, nie zaleję was, przez ogień nie spłoniecie, bo ja jestem z wami. Bóg nie powiedział, nie pójdziesz przez ogień, nie pójdziesz przez wodę. Nie, Bóg powiedział, pójdziesz, tylko gdy będziesz przechodził przez te wszelkie niebezpieczeństwa, tak bym określił, ja jestem z wami. Drodzy, na tym kończę. Błogosławię was. Czy w nadzieję, czy się zobaczymy? Na pewno. Tylko gdzie, to nie wiem. Ale się gdzieś zobaczymy. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, bo już kończąc, to mogę zakończyć słowami Jakuba, że nawet w doświadczeniach i w próbach w naszych sercach jest wdzięczność i radość z tego, że Bóg jest naszym Ojcem, że jest z nami i dojdziemy, kiedy Mu ufamy nawet w próbach, do celu. A celem naszym jest osiągnięcie zbawienia, wejście do Królestwa Bożego, tak bym określił. I Bóg, Duch Święty, tam nas chce doprowadzić. Musi być akceptacja i zgoda z naszej strony. Bądźcie zdrowi duchowo, bądźcie zdrowi fizycznie i chwalcie Pana, kiedy będziecie również w różnych próbach.